Dzień dobry, witam i pozdrawiam. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zmienić częstotliwość kluczyka X-Horsa, bo to są kluczyki X-Horsa, żółta płytka to jest, bo są na żółtej płytce i na zielonej płytce. One normalnie są fabrycznie, jak Wam zaraz tu pokażę, ustawione tak. Mają częstotliwość 315. Teraz jeśli macie kluczyk Mercedesa do auta i on ma taką częstotliwość, to żeby zakodować ten nowy kluczyk do samochodu, to trzeba zmienić mu częstotliwość. Albo wylutować jemu rezystor, tam na płytce jest. Albo można to zrobić tutaj w tym urządzeniu. Można to zrobić, tak myślę, że można, bo nie próbowałem. Także zaraz to zobaczymy, czy można. Wybieramy Mercedes-Benz, wybieramy system i odczyt, zapis klucza. I chyba to, tak? Tutaj wkładamy teraz klucz i teraz odczytujemy. On sobie tam coś odczyta. Ok, teraz dajemy mu i jest zmieniony, tak? Widzicie? Ok, i teraz wyjdę z tego. I teraz Wam pokażę, że on teraz tutaj w tym okienku będzie widział już prawidłową częstotliwość. No i tak robimy z każdą płytką tutaj do obudowy. No jest to dość łatwo włożyć, także nie będę pokazywał, bo to szkoda czasu Waszego i mojego. Te boki się wysuwa. No co, tu się wysuwa to, te boki, tą część, tam są takie dwa zaczepy, odgina się je na boki tak delikatnie, ściąga się to do góry, wyciąga się tam później tutaj tą klapkę, pyk, do góry, tutaj pod spodem jest bateria. Później kluczyk się rozpoławia na pół, wkłada się płytkę, oczywiście przyciskami do góry i zakłada się wszystko, składa, zsuwa to. To później tak mocno trzeba zsunąć, żeby to zaskoczyło. Jak widzicie tutaj, o, on jest taki niezasunięty, tak? Bo to dość tutaj ciężko wskakuje i później jest ciężko to wyciągnąć. Te oryginalne klucze są klejone. Ciężko jest je wyjąć, no bo trzeba je rozcinać, tak? One nie są sklejone, tylko zgrzewane. Są, tak naprawdę są zgrzane. A te klucze są tutaj o tymi metalami ściśnięte jakby i to się zsuwa. Jakbym miał trzecią rękę, to bym Wam pokazał, ale nie mam jak otworzyć tego worka, to... Zresztą no, każdy, to jest tak proste, że to szkoda pokazywać po prostu. No i w taki sposób mamy teraz zmienioną częstotliwość klucza. Teraz możemy to zrobić znowu, jak nie chcemy tego 400, tylko mamy auto z Ameryki. No to wchodzimy sobie tutaj w programowanie, wybieramy Europę, Mercedes-Benz, wybieramy przez system. I odczyt, read key, tak? Odczyt i wgranie klucza. I dajemy to. I teraz tu wkładamy do otworu klucz. Tutaj jest taki otwór specjalny, infrared. Dajemy start. I dajemy odczytaj. Jest 4, 4, 3, 3. Dajemy tu OK. I dajemy na przykład 315. Zmieniło na 315 i teraz odczytujemy, jest 315.
jak, żeby wam to pokazać naprawdę, że ten nadajnik nadaje 315, to zobaczcie, jest znowu 315. Także te klucze są bardzo dobre, uniwersalne, chodzą bez zarzutu. Ja sobie to ustawię na 404 czy 3, bo jutro będę robił momencik, tutaj się zapędziłem, to ja sobie go przygotuję na jutro. Jest 315. Tutaj mam taki ładny długopis, dostałem od kolegi. Taki to nie jest długopis, tylko taka gumka. Takie bardzo fajne. I bardzo dobrze działa, lepiej niż palec. No i co? Odczytaliśmy, tak? Częstotliwość jest 315. Dajemy ustaw 433. OK. I to wszystko. Teraz wychodzimy. Wychodzimy. Bierzemy kluczyk. O. Naciskamy sobie to. Widzicie? I jest już prawidłowa częstotliwość. Dlaczego to używam? Bo moim zdaniem ja nie potrzebuję punktów, bo te zielone płytki są po prostu, że dają wam 60 punktów za wygenerowanie jednej takiej płytki. 60 punktów, bo tutaj, no wiadomo, ten system punktowy to, jak ktoś ma X-Horsa, to chyba wie, na jakiej zasadzie to działa, te punkty się później tam wymienia, na kalkulacje, na różne tam rzeczy. I jak programujecie, jak robicie ten pilot z tą żółtą, czy tam pomarańczową, ona jest tak naprawdę taka ni to żółta, ni pomarańczowa, no taka żółta powiedzmy. Ta żółta płytka nie daje punktów, te zielone płytki są trochę droższe, ale dają punkty. Jeśli ktoś potrzebuje punktów, no to bardzo szybko sobie można te punkty narobić, bo ona jest tam bodajże 60 punktów za jedną płytkę daje. Za, na przykład za taki kluczyk w takim woreczku, bo wiecie, że kolory worków nie są przypadkowe i trzeba na to zwracać uwagę. Może wam to pokażę, bo programowanie na przykład do Audi A4. Widzicie, tutaj macie te klucze, które są z takiego koloru. Wyciągamy z woreczka takiego koloru, jaki ma być. Jeśli chcemy wygenerować na przykład ten pilot, no to możemy użyć albo z czerwonego worka, albo z niebieskiego worka, albo z fioletowego worka. Akurat no ten możemy użyć z fioletowego worka, tak jak ja mam tutaj pod ręką. Tutaj mam jeszcze na przykład z czerwonego worka, tylko że te z czerwonego woreczka są na kabelek taki. Tutaj od góry się wpina taki kabelek i tam do płytki się podłącza kabelek i się go generuje się go kabelkiem, nie? Także, no ale na przykład ten możemy wygenerować sobie możemy go z takiego worka, z niebieskiego albo z fioletowego. Jak to podepniemy, tutaj wkładamy pilot, tak o, i tutaj dajemy generuj. I on oczywiście pierwszy raz, tutaj się dioda zapali, on tam se generuje. Pierwszy raz jak się zrobi to on dodaje te punkty, tam 40 punktów bodajże jest za ten pilot. Żeby uruchomić pierwszy raz na przykład taki tablet, czy VVDI dwójkę, no to trzeba zaprogramować 5 takich pilotów. No i mamy complete. I on już jest wygenerowany jako ten pilot, tak? Częstotliwość 315, ASK, ID 48. Teraz możemy to sprawdzić. Tu sobie wchodzimy. Odczytaj chip.
ID 46, ale to 46 i 48 X-Force robi tak, że super chip, jeśli go generujesz, to najczęściej jest 46, ci pokazuje, dopóki go nie zaprogramujesz. Teraz o częstotliwość 315. Chcecie zmienić, na przykład teraz wiecie, że ten pilot będzie działał w waszym aucie, ale nie chcecie tego chipa, chcecie inny chip, no to tutaj wchodzicie w specjalne funkcje, szukacie sobie zmień ustawienie super chipa i wybieracie sobie super chip taki, jaki chcecie. ID 48 na przykład, albo 4C, albo jaki sobie chcecie. Na przykład zrobię 8E, bo to jest do Audi A6C6 i jest ID 8E. Generujemy i już jest wygenerowany, tak? Teraz wychodzimy z tego i za każdym razem, jeśli tak robicie, to teraz i pilot będzie, pierwsze generujemy pilot, a później chipa. Bo jeśli wygenerujemy pierwsze chipa, a później pilot, to nam skasuje chipa. I zobaczcie. Odczytujemy chipa i chip jest 8E. I teraz remote jest 315. Widzicie? A jeśli chcemy teraz na przykład przeprogramować go z 315 na 433 na przykład. Zobaczcie. I teraz mamy 8E, ale chcemy zmienić do Audi na przykład na częstotliwość 433, bo nam 315 nie działa w aucie. I zobaczcie, jak teraz wygenerujemy tą częstotliwość, to nam skasuje chipa. Już nie będzie ten chip 8E zaprogramowany. No, coś mu się tam nie spodobało, pewnie, że mu zamieszałem, bo do tego programuję, bo zaświeciła się dioda, teraz mu tam miga diodka i go programuję. Widzicie? I teraz teoretycznie mamy zaprogramowany ten pilot i tak jak ludzie myślą, że chip był zaprogramowany 8E i powinien być 8E, ale jednak nie będzie taki, bo go skasowało, bo programowanie pilota skasowało znowu chip. Widzicie? Jest częstotliwość 433, ale chip jest już ID 46. Teraz znowu chcemy zmienić sobie na ID 48, wchodzimy w specjalne funkcje. Obojętnie, czy to jest ten tablet, czy VVDI 2, i ustawiamy super chipa i wybieramy, jaki super chip chcemy, bo ten pilot może działać na przykład, nie wiem, w jakiejś starej Mazdzie, czy w jakiejś starej Hondzie, czy no, to nie jest powiedziane, że ten pilot będzie działał tylko w Audi, on w różnych autach działa, tak samo jak różne piloty, nie wiem, od Chryslera, od Chevroleta działałem na przykład w niektórych Oplach albo na odwrót, nie? No i tutaj sobie wybieramy, teraz mamy pilot zaprogramowany, wiemy, że do tej Audi, którą będziemy programować, jest chip potrzebny ID 48, wybieramy i jest odczyt, tak, czytamy, jest ID 48 i pilot dalej ma tą samą częstotliwość. Jeśli chcemy teraz sprawdzić, mamy, powiedzmy, ten pilot mamy od auta, a nie wiemy dokładnie jaki, przynieśliśmy ten pilot z auta i nie wiemy jaki dokładnie mamy wybrać, to tutaj sobie naciskamy remote cloud i naciskamy tutaj, gdzie to jest akurat do częstotliwości. On nam pokazuje częstotliwość. A tutaj mamy odczytywanie, rozpoznanie jakby pilota.
rozpoznanie tego kluczyka, jakim ma być. I teraz wybieramy funkcję, czy to jest, jaki to jest pilot, tak? To, czyli my mamy zwykły remote key. I teraz on mówi, żeby nacisnąć lock, czyli naciśnij zamknięcie. Naciskamy raz, naciskamy drugi raz, najlepiej tutaj przy tym, i naciskamy trzeci raz. On sobie teraz szuka, jaka jest odpowiedź tego pilota, jaki ten pilot ma być. I już wiemy, że ten pilot to jest, jakie ma mieć ID, jaką ma mieć częstotliwość, z jakiego woreczka mamy go wygenerować i do jakiego samochodu to jest. Ewentualnie jeszcze są podpowiedzi, w jaki sposób go możemy dodać, w jaki sposób ten pilot możemy zakodować do auta, tak? Te podpowiedzi często są bardzo dobre i przydatne, bo wiadomo, nie zawsze w samochodzie przez OBD możemy dodać, ale są inne sposoby, gdzie można dodać pilot, powiedzmy jakimś mykiem, tak, no tak jak ja robiłem ostatnio do MQB, co tam było, tą Volkswagena Candy, czy Caddy, jak on się tam nazywa, no to też dodałem z czerwonego worka do MQB, gdzie wszyscy mówią, że nie da rady, ja to zrobiłem i działa do dzisiaj i auto jeździ, wszystko działa, nie? Tylko że są takie sposoby i takie rzeczy, że to nie jest, że ty siądziesz, wiesz, siądziesz sobie w aucie i przez OBD tam on ci, tablet za ciebie wszystko zrobi i naciśniesz raz kluczyk i to działa. To tak nie działa. Jeśli chcesz coś zrobić takiego, gdzie to nie ma, gdzie to nie jest takie normalne i pospolite, to trzeba zakombinować. Trzeba rozumieć, jak ten system działa, kiedy on szuka częstotliwości przy programowaniu chipa, kiedy trzeba mu nacisnąć ten pilot, żeby on nadał i powiązał sobie pilot, bo do każdego klucza jest nadany pewien sygnał i pewna częstotliwość i jego FCC ID. Tutaj tylko pisze ID, ale każdy pilot ma swoje FCC ID, taki sygnał, no taki sygnał jakby z numerem takim, że on się wiąże z samochodem i tylko on jest powiązany, że ten chip jest powiązany z tym samochodem, tak? Ale to wytłumaczę kiedyś indziej na jakimś innym filmie, gdzie to będę, może dokładniej opowiem o tym. Także tak to wygląda. Teraz mamy ten pilot, no to bierzemy pilot z woreczka jakiegoś tam czerwonego, niebieskiego albo fioletowego i generujemy, i dajemy generuj i on nam zrobi ten pilot. I mamy jeden pilot do auta i drugi pilot, który mamy dodać, tak? Także bardzo przydatne urządzenie. Jest tutaj bardzo dużo funkcji. Nie wiem, czy wam to pokazywać, czy nie, no ale no tu mamy, wiecie, i do IMO, marki samochodów, jakie robi. To jest tego bardzo dużo. To nie będę wam przewijał, bo to tak nie ma sensu też, ale to jest tego sporo. Transpondery, klonowanie transponderów. Tutaj możecie sobie popatrzeć, jak ja to tak przewinę, co tu oferuje ta maszyna. Specjalne funkcje. Co możemy zrobić specjalnymi funkcjami? Remote Renew. Tutaj mamy jakie piloty możemy odnowić. No nie wiem, do Land Rovera na przykład, pokażę wam ten, jak on wygląda. Jak macie te podstawki takie do odnawiania, no to go dajecie do podstawki, on tak wygląda. Jeśli nie, no to powinien tutaj się pokazać diagram. Nie wiem, dlaczego się nie pokazuje, ale normalnie to tu jest jeszcze taki diagram. Tak to wygląda. Tutaj powinien być diagram, ale coś się nie załadowało. Tu naciskamy odblokuj i on teraz tam, wiadomo, że nie ma. Tak wygląda diagram i tutaj mamy jak to połączyć.
dokładnie narysowane, jak gdzie się przylutować, którymi kabelkami, jaki kolor, jakie są nazwy i odblokowujemy, tak? Tutaj mamy SL, Ground, to i już mamy ten pilot połączony tymi kabelkami, to jest wpięte tutaj z góry, naciskamy odbloku i on odblokowuje ten klucz. Na przykład, nie wiem, do Audi. Do Audi jest bardzo dużo kluczy, można je odblokowywać śmiało, działają. Tak to wygląda. Taki jest schemat. O. Mamy to podpięte, naciskamy OK, dajemy tutaj odblokuj i taki kluczyk mamy odblokowany, możemy go programować do samochodu. No i tam przeróżne cuda, nie? To tego jest bardzo dużo, tam różne samochody, Kia, Hyundai, jest Kia tyle. Taki model, jak go podlutować, takie coś. Odnawiamy sobie taki kluczyk, niesiemy do auta i programujemy klucz w samochodzie. Co możemy jeszcze zrobić? Karty, możemy klucze do bram, możemy... W ogóle tutaj jest do testowania i do... O, do tego remote, normalny remote. A, bo on tylko smarty, no tak, bo tu musiałbym, ja tu mam zwykły, a to nie jest smart. Musiałbym tutaj smarta włożyć i on rozpoznałby, co to jest za kluczyk. Tutaj mamy rozpoznawanie w stacyjce. Gdzie mam stacyjkę jakąś? O, tutaj. W stacyjce. Tutaj jest cewka. Ta cewka, jeśli włożymy kluczyk do środka, zasila. Ta cewka zasila chipa, który jest tutaj w kluczyku. Jeśli go zbliżymy na tyle, żeby cewka prąd stworzyła prąd, bo wkładamy tak mikrostyki tam w stacyjce, włączą zasilanie na cewkę i cewka polem elektromagnetycznym zasili chip, który jest w kluczyku. I wtedy stacyjka odczytuje jego ID i pozwala samochodowi odpalić, tak, bo rozpoznaje kluczyk. W ten sposób właśnie stacyjka rozpoznaje kluczyk. I to, ta funkcja służy do rozpoznawania tej cewki, że zbliżamy tym rogiem tutaj do cewki, wkładamy kluczyk, przekręcamy i on i tutaj pokazuje, rozpoznaje nam chipa, jaki jest chip i rozpoznaje nam coil, czyli tą całą cewkę w kluczyku, czy ona po prostu działa, czy jest uszkodzona, czy po prostu jak wkładamy kluczyk i przekręcamy zapon, czy ta cewka czasami nie ma zasilania, dlatego nie odczytuje kluczyka i nie można odpalić samochodu. Także to taka funkcja jest. Tu jest ładowanie baterii, jeśli jest smart remote, tak jak, nie wiem, do BMW, do Land Roverów, czy tam do Toyoty, czy jakieś tam inne kluczyki, no to tutaj wkładamy, naciskamy start i on tutaj w cewce ładuje, tą cewką mu ładuje ci baterię, podładowywuje, bo to nie ona ładuje tak dobrze, ale zawsze podładuje. Tutaj mamy odblokowanie Toyoty, tak samo tutaj możemy sobie odblokować kluczyk Toyoty, do kluczyki do Hondy, do motocykli. Nie wiem, czy to dobrze widać w ogóle, bo tak się skupiłem na gadaniu, a tutaj chyba tak z ostrością to jest słabo. No, coś tam widać. Musicie mi wierzyć na słowo. Honda, motocykle, też tam jest ta funkcja. Klonowanie Hondy motocykli. No to tutaj jest taki opis. O, może tak będę pokazywał, bo tutaj lampa z góry jarzy i się odbija. Także tak to wygląda, nie?
Tutaj jest opisane, jakie kluczyki od K01 do K029, K29 i tam jak to się robi, no to wkładamy, dajemy odczytaj. Tutaj mamy jeszcze taką funkcję 8 remote upgrade unlock. Bardzo ciekawy temat, ja to przerabiałem już dość głęboko z tymi kluczami z J518, to jest blokada kierownicy w Audi A606, ten tak zwany rygiel. To ten moduł nazywa się J518 i z niego się odczytuje się datę, czyli zawartość procesora, żeby wygenerować plik, który od bloku wywołuje klucz, tak? No bo tam jest ukryty ten CS tak zwany i nim się odblokowywuje kluczyk. Także tutaj też jest taka funkcja, żeby, no niektóre klucze można faktycznie odblokować tym, bez tego, no X-Force ma tam swoje takie pliki, którymi też można odblokować w każdym razie. Tutaj mamy Mazdę 48 Smart Key, też można to tutaj odblokować. Jak ktoś tam będzie chciał, to sobie przeczyta, o ile to będzie dobrze widać, czy nie widać, nie wiem. To jest Smart Key Password Calculation. VVDI Super Chip, czyli tutaj co możemy z Super Chipa wygenerować, tak? Jakie chipy tam możemy sobie zrobić, ID 11, 13, 12, ID 46. 47, 49 i tak dalej, i tak dalej. Możemy go przewrócić z powrotem do stanu jakby tego super chipa, bo nieraz jak nie idzie zaprogramować w aucie daną na przykład ID 13, no to wystarczy, czy ID 48, no to czasami wystarczy go zresetować i nie ustawiać go pod jakimś tam, na przykład pod ID 48, tylko zostawić go jako super chip i od razu go wgrać. To też często pomaga. No i tutaj jest 8C, 8E, 8A, 4E. Te już nowsze, do których trzeba XT27B. Bo XT27B to jest taki nowego typu super chip, który jest stosowany do MQB. On bardzo dobrze działa, bo ja tam robiłem już nieraz i tak ten ostatnio kluczyk, tam jak widzieliście filmik z tym czerwonym, w czerwonym woreczku, co pokazywałem, jak zrobić pilot, żeby działał z 17 roku bodajże, czy 18, tam też była Candy, Volkswagen Candy, no to ja robiłem właśnie na tym super chipie XT27B i pilot z czerwonego woreczka, tak. No i to tam, to wiadomo, to co będę tłumaczył. Tutaj to też wiadomo, jakie tam bezprzewodowe kluczyki, super chip i tak dalej, co to można z tego zrobić. I tutaj jest funkcjonalność remote'ów, czyli tych pilotów. I tutaj co możemy z nimi tam zrobić, tak. Słabo to widać, no ale jakoś tak odbija to. No także to macie taką zabawkę fajną, jak ktoś chce to robić. To jest bardzo dobry sprzęt do tego, żeby nawet i zaczynać, bo to urządzenie jest tak proste, znaczy no proste, jest, nie jest bardzo skomplikowane, chociaż ma tu dużo funkcji, ale jest dobre do uczenia się, bo tutaj za bardzo nie można też, no też można zepsuć. Miałem powiedzieć, że nie ma jak zepsuć, ale tutaj też można duże rzeczy zepsuć i jak się nie wie, co się robi, to lepiej nie robić i nie pstrykać, bo lepiej nie pstrykać, nie? Jak się nie wie. Także co, no tyle, nie?
Co tu więcej, nic nie będę opowiadał, składam to. Składam i takie obudowy też możecie kupować sobie. Warto zapłacić tam trochę drożej, ale żeby już były oryginalne, bo są oryginalne, nieoryginalne i tam różne jakości. Jak widać, ten kluczyk jest naprawdę dobrej jakości. Ten znaczek jest oryginalny. Są też zaślepki, bo niektórzy ludzie nie chcą tego znaczka. No to są takie, tutaj o woreczku mamy, taka czarna zaślepka. I to się wyciąga i tam wkłada się tą zaślepkę, nie? Także co, no tyle. Także trzymajcie się, no nic, tyle. Jak będą jakieś komentarze, jakieś pytania, no to może coś tu dogram jeszcze, bo to już 30 minut gadania, także to może zanudzić każdego, nie? Także trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego.